różne rzeczy w naszym życiu możemy wykonywać w różnych postawach naszego ciała. Sęk w tym, aby do każdej czynności wybrać postawę optymalną, najlepszą. Ciężko się śpi na stojąco, chociaż niektórzy i tak potrafią. Jeżeli chodzi o modlitwę, zasada jest dokładnie ta sama. Modlitwa jest wznoszeniem wzroku ku niebu. Ale spróbujcie wytrwać przez dłuższy czas z głową wzniesioną w górę. Ciężko. Kark boli, szyja boli, wszystko jakieś ponaciągane. Co się okazuje? Jeżeli klękniemy, dużo łatwiej jest wznieść wzrok, głowę ku niebu. Spróbujcie. Może nie teraz. Za chwilę, gdy skończy się ta nauka. I pamiętajcie, że ta postawa nie jest niczym wstydliwym. Żaden katolik nie powinien wstydzić się tego, że klęka do modlitwy. I moje pytanie do was. Czy klękacie do modlitwy wspólnie? Mężu, czy masz odwagę klęknąć ze swoją żoną? Czy nie wstydzisz się tego? Ojcze, matko, czy klękasz ze swoimi dziećmi do pacierza? Bardzo ważna jest modlitwa rodzinna. Jeżeli mówimy o tych, w trakcie tych rekolekcji rodzinnych, o budowaniu więzi, o pozbywaniu się uprzedzeń, o byciu dla siebie wzajemnie wsparciem, wspólna modlitwa jest podstawą. Dlatego raz jeszcze zachęcam. Spróbuj. Dużo łatwiej jest naklęcząco wznosić wzrok ku niebu, ku Bogu. Dużo łatwiej jest żyć, gdy wzrok masz skierowany na Pana Boga. Gdy słuchasz tego, co On chce ci powiedzieć i starasz się to wypełniać.